absolwentka Wydziału Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zaczytana w Folknerze, Hrabalu, Mrożku, Dostojewskim i Lenie. Od 20 lat mieszka na Kaszubach, nad jeziorem w Dzydze. W okolicach Londynu dorabiała nosy rzeźbom stojącym w pałacowych ogrodach. W Londynie pracowała w fabryce cekinów Brody Hans. W Warszawie projektowała pluszowe zabawki i ilustrowała książki dla dzieci. Ślady jej artystycznych działań można znaleźć w kościołach archidiecezji warszawskiej. Debiut literacki Moja Wróblewskiego to jednocześnie autobiograficzna opowieść o dzieciństwie w Gdańsku wczesnych lat 50., jak i esej o mieście. Joanna Breza mówi: książka powstała, bo miałam czas i 3 wnuczki w wieku mojej bohaterki. Wnuczki, pewnie świata, tonące w plastikowych zabawkach. Wnuczki, którym niczego nie brakowało, ale tak naprawdę to brakowało im dzieciństwa takiego jak moje. Rodzice dziecięcej narratorki są nowymi mieszkańcami Gdańska i próbują zorganizować sobie życie w na pół zrujnowanym mieście, wśród złowrogich absurdów stalinowskiej rzeczywistości. Joanna Breza do opisu lat 50. znalazła oryginalny literacki klucz poetyckich, pełnych humoru prozatorskich obrazów. Wspomnienia autorki przenoszą czytelników na niewielką uliczkę w okolicach Politechniki, która pozwala Joannie Brezie odtworzyć magiczny świat dzieciństwa, a szerzej także ducha miasta przejawiającego się przez opisane drobiazgi, migawki obrazów, zapachy i smaki nieistniejącego już Gdańska.